Za dobrze jest człowiekowi na ziemi, powiedział Pan i stworzył niewiastę. Cytat z twórczości Kornela Makuszyńskiego stał się mottem wystawy prezentowanej w galerii na Kozińcu, zatytułowanej Porozmawiajmy o kobietach. O nowej wystawie Muzeum Tatrzańskiego opowiedział nam jej autor dr Łukasz Kosowski. Prezentowana w Tatrzańskim Muzeum wystawa Porozmawiajmy o kobietach jest w zasadzie, czy ma być, wakacyjnym żartem, czy też impresją na temat kobiet, ale impresją, którą tworzą teksty bardzo poważnych artystów, teksty i dzieła, artystów takich jak Bruno Schulz, jak Witold Gombrowicz, Stanisław Ignacy Witkiewicz, Władysław Hasior, Jan Lebenstein, Jacek Sroka. Jedyną artystką, której dzieła są prezentowane na tej ekspozycji, jest pani Anna Schumacher, ale to raczej wyjątek z reguły. Jaki jest sens tej ekspozycji? No, może przede wszystkim ogólna refleksja nad relacjami płci, odwieczna oczywiście, ale może inaczej nieco podchodząc do tego tematu, dialog między artystami, chociażby Witoldem Gombrowiczem i Brunonem Schulzem na temat kobiet, w tym wypadku słynny dialog na temat doktorowej Zwilczej, który próbujemy zwizualizować za pomocą dzieł innych artystów, na przykład takich jak Jacek Sroka czy Grzegorz Moryciński. Ten swoisty dyskurs toczy się na różnym poziomie, na poziomie żartu, dowcipu, którego mistrzem jest Kornel Makuszyński, artysta, pisarz wszystkim znany i z natury swej dobrotliwy, a jednak niesłychanie cięty, jeżeli chodzi o refleksję na temat kobiet. Chociażby cytat, który rozpoczyna naszą ekspozycję, brzmi, że za dobrze jest człowiekowi na ziemi, powiedział Pan i stworzył niewiastę. Takich złośliwych cytatów na całej ekspozycji widzowie odnajdą wiele. Ważniejszy jest jednak ten ciąg refleksji filozoficznej w zasadzie, którą tworzą inni artyści, chociażby Jan Lebenstein, Jacek Sroka, czy wreszcie Bruno Schulz. Tutaj ten dyskurs staje się o wiele bardziej poważny, o wiele bardziej zasadniczy. Z jednej strony chociażby Bruno Schulz dołącza do tak zwanej rodziny wielkich demonologów, na których czele, czy na początku sytuuje się twórczość wielkiego Hiszpana Francisco Goi, a w kulturze Europy tę linię kontynuują właśnie tacy artyści jak Witkacy czy Lebenstein. To tradycja filozoficzna, w której kobiety traktowane są mniej czy bardziej jako demony, jako przedstawiciele, jako hipostazy zła, którą z kolei na grunt kultury polskiej zaszczepia tutaj na tym gruncie Stanisław Przybyszewski. I w tej linii mieści się twórczość Bruna Schulza czy Jana Lebensteina, ale jest też biegun przeciwległy, w którym sytuuje się twórczość Jacka Sroki. To z kolei, jak mi się wydaje przynajmniej, ironiczne potraktowanie filozofii gender traktowanej jako ideologii, a nie jako filozofii. Stąd z kolei ostatni rozdział naszej wystawy nosi tytuł Obrazu Jacka Sroki, który nazywa się Tatuaż Szcze. Obraz przedstawia nagą kobietę z wytatuowanym wizerunkiem wielkiego rewolucjonisty. Więc rozpiętość tego dyskursu, jego wielowątkowość wydaje się zaletą tej ekspozycji. I tak naprawdę nie jest ona do opowiedzenia. Trzeba ją zobaczyć, przeżyć, trzeba ją spokojnie zwiedzić. Zobaczyć, jakie konteksty powstają przy spotkaniu się artystów różnych epok i różnych dzieł, tworzonych w różnej konwencji stylistycznej. No i wówczas można dopiero, jak sądzę, ocenić. Tak czy inaczej serdecznie zapraszamy do Muzeum Tatrzańskiego, żeby porozmawiać o kobietach. Na otwarcie wystawy poświęconej kobietom oraz kobiecości przybyło wiele osób. Jak na wystawę o kobietach przystało, zaśpiewał zespół góralski, w skład którego wchodzą same kobiety. Panie z zespołu postanowiły również w sposób lekko ironiczny podejść do tematu wystawy i zaśpiewały autorowi góralską przyśpiewkę.